od kilku lat. Grupa powstała z mojej inicjatywy ze względu na to, że kiedyś grało się imprezy, wesela, zabawy, różne festyny, nie festyny, występ, koncerty na żywo. Później muzyka poszła nie w tym kierunku. Po przejściu na emeryturę muzyczną postanowiłem zacząć grać z powrotem na żywo. Najpierw zaprosiłem chłopaków, z którymi kiedyś grałem wesela, zabawy, do wspólnej zabawy. No i niestety panowie się wykruszyli, bo to wiadomo, wiek, zdrowie, inne rzeczy. I zaczęli dołączać koledzy moich synów i oni ściągali swoich znajomych. I tak powstał właśnie ten nasz skład, który do dzisiaj jakoś tam się bawi muzyką. No to przedstawmy ten skład. Maciej na saksofonie, Mariusz na klawiszach, Artur gitara i Piotrek bas. I trochę o tym pomyśle dzisiejszym. No w końcu to tutaj jest nietypowa scena. Nietypowa scena, bo nie jest nietypowe miejsce, nietypowy czas. Wiadomo, jest pandemia, zakaz koncertów, zakaz jakichś tam imprez dużych, prawda? My ze względu na to, że mamy bardzo małe pomieszczenie do próby, około 35 metrów kwadratowych, od 4 tygodni właściwie nie graliśmy wcale. Teraz postanowiliśmy zrobić taką próbę i granie dla ludzi, którzy zajmują się tym, żeby jak najmniejsze zagrożenie epidemiologiczne było w naszym mieście. Medycy oczywiście walczą, medycy pilnują nas, ale ludzie są, którzy chorują, leżą tutaj w szpitalu, są odizolowani i też nie mają dostępu do kultury. Postanowiliśmy tutaj tak niedługo z pół godzinki pobawić ich, żeby przypomnieli sobie dobre czasy, żeby wróciły humory. Myślę, że to jest trochę i zasługa dyrektora szpitala, który nam pozwolił tutaj właśnie. Pozdrawiamy pana Adama Oleńskiego oczywiście. Pozdrawiamy. Dziękujemy, życzymy wszystkim zdróweczka i do zobaczenia już poza murami waszego szpitala.